Wincek84, zaczynam, cytuję, lubię was. Tak, my ciebie też, dzięki. Dzięki, my ciebie też, ale większość tego filmu to bzdury. Dzisiaj nietypowy odcinek, będziemy odpowiadać na jeden z komentarzy, które były pod jednym z ostatnich filmów. Opowiadacie o realiach sprzed kilku lat, które dzisiaj nie mają racji bytu. Dzisiaj rata kredytu będzie większa niż dochód z najmu. Przy kredycie na 9% większość osób się zajeżdża psychicznie i fizycznie, żeby go spłacić i co miesiąc trochę. Nadpłacić. Nie ma już argumentu, że kredyt jest na ujemnej stopie, no ale nasze dochody nie rosną. No, rosną tutaj, tak jak Dokładnie. najbardziej. 30 lat to jest 360 miesięcy. Można wziąć maksymalnie 420 lat do 65 roku. 420 lat, tak. Dobrze, bo chciałbym taki kredyt, Uf. ci powiem. Jaka rata byłaby niska. Dokładnie. Ale to byłoby super. Ale kurczę, może ogląda nas ktoś z banku. Wprowadzi taki kredyt. Cześć, witam Cię u mnie na kanale, na którym rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Siedzę z Krzysiek Kopeć. Cześć. Dzisiaj nietypowy odcinek, będziemy odpowiadać na jeden z komentarzy, który był pod jednym z ostatnich filmów, a mianowicie pod filmem Zakup swojego pierwszego mieszkania to najgorsza inwestycja. Jeden z widzów nie zgadza się z tym, uważa, że nie mamy racji. Porozmawiamy dzisiaj o tym, pokażemy naszą wersję, jak to wygląda z naszej perspektywy, na konkretnych liczbach i na konkretnym przykładzie. Także myślę, że nie ma co na co czekać, tylko po prostu trzeba Przeczytajmy. przeczytajmy, tak? Wincek84, zaczynam, cytuję, lubię was. Tak, my ciebie też, dzięki. Dzięki, my ciebie też, ale większość tego filmu to bzdury. W dużym skrócie mówiliśmy o tym, żeby nie kupować swojego pierwszego mieszkania, jeżeli mamy zdolność kredytową, żeby tam zamieszkać, tylko żeby kupić i to mieszkanie wynająć, a po roku kupić następne, bo bank zaakceptuje to źródło dochodu i wiecie, mamy kilka mieszkań na koniec, a nie tylko jedno, w którym byśmy mieszkali. Także do tego się odnosi Więcek. Opowiadacie o realiach sprzed kilku lat, które dzisiaj nie mają racji bytu. No to zaraz, tak? Na Tak. liczbach. Dzisiaj rata kredytu będzie większa niż dochód z najmu. Na razie zostawiamy. Poza tym, nawet gdyby było tak, jak mówicie, to gdzie mają mieszkać przez pierwszy rok? Krzysiek, powiesz coś więcej? Jasne. To nawet mogę opowiedzieć tutaj trochę to ze swojej perspektywy. Kiedy ja miałem 25 lat, to jeszcze nie będąc w związku, mieszkałem po prostu w wynajmowanym mieszkaniu. Akurat ja wynająłem na Włochach, niedaleko Chynka, a dokładnie na ulicy Pilchowickiej mieszkanie. Pilchowiska. Tak, na Pilchowickiej mieszkanie, które miało 100 metrów. I to 100 metrów to były cztery pokoje i olbrzymia kuchnia z salonem. No i ja, wiedząc, czym się nasza firma zajmuje, czyli podnajem, dobudowywanie ścianek działowych, stwierdziłem, że ten wielki salon po prostu postawię tam ściankę działową i stał się mój pokój. Więc trzy pokoje, które były już gotowe i były już oddzielne, wynajmowałem. No i ja mieszkałem w tym największym pokoju, który po prostu wydzieliłem, który miał wyjście na taras, więc w tym momencie tak to wyglądało. I dzięki temu, co zrobiłem, czyli po tym wynajęciu, czyli podnajęciu tych trzech pokoi, mogłem w tym momencie pokryć praktycznie całe koszty swojego mieszkania, więc dla mnie koszty mieszkania były zerowe. To jest jeden ze sposobów dla osób, które są gotowe tutaj zainwestować, no bo musiałem zainwestować około 10 tysięcy złotych, żeby takie coś zrobić, bo to były koszty wyposażenia tego salonu w meble, które były właśnie łóżko, biurko i takie inne rzeczy, które były do mieszkania przez osobę jedną. Plus oczywiście ścianka działowa, no i oczywiście potem też tę ściankę działową trzeba było zniszczyć i przywrócić do stanu poprzedniego. Także miałem umowę z właścicielem, nie było problemu, żeby się z nim dogadać, po prostu dałem trochę większą kaucję i takie coś miałem, mogłem zrobić i przez kilka lat tak mieszkałem. W związku z tym to jest jeden ze sposobów. Oczywiście alternatywnym sposobem jest to, żeby po prostu wynająć jakiś pokój, jakieś może mniejsze mieszkanie, żeby po prostu mieszkać. No, moja znajoma z kolei działała na takiej zasadzie, jak jeszcze w ogóle słowo podnajem, nie wiem, czy było jakkolwiek stosowane. Ona działała na takiej zasadzie, że znajdowała mieszkanie, gdzie było powiedzmy 4-5 pokoi, wszystkie były na wynajem i w jednym mieszkała, dogadywała się z właścicielem, że ona będzie zarządzać tym mieszkaniem. Czyli ona w jednym mieszkaniu, w jednym pokoju mieszka i nie płaci za to czynsz, a resztę pokoi wynajmuje po ustalonej z właścicielem stawce. Ona wynajmowała to za więcej, więc de facto miała mieszkanie za darmo i jeszcze na tym zarabiała. Także no argument, że Tak się nie da. tak się nie do nas nie trafia po prostu, tak? Wróćmy tutaj do tego, do komentarza. Jak ktoś ma. Okej. Okay. Poza tym, nawet gdyby tak było, jak mówicie, to gdzie mają mieszkać przez pierwszy rok? Jak
ktoś ma rodziców w dużym mieście, to super, a jak nie, to ma mieszkać pod mostem. Nie, no. No to tutaj też mogę się odnieść, że ja też z Warszawy nie jestem. Jestem osobą, która pochodzi z Torunia, więc ja nie miałem tutaj żadnej rodziny, u której mogłem się zatrzymać. Mimo to dałem sobie radę, więc takie coś można zrobić. Jeżeli ktoś nie chce pójść w tak ekstremalny przypadek, że wynajmujemy i robimy tam remont, tak jak ja to zrobiłem, taki mini podnajem w tym swoim mieszkaniu, no to zawsze możemy wynająć takie mieszkanie, które ma, nie wiem, 60 metrów, które ma 3-4 pokoje i w tym momencie już nawet bez robienia dodatkowego remontu po prostu to wynająć te pozostałe pokoje i wtedy my decydujemy, z kim mieszkamy. To my robimy ten casting. Pewnie się to będzie wiązało z tym, że może przez pierwszy miesiąc, jeżeli to wynajmujesz na początku, nie będziesz miał tego przychodu, no bo musisz znaleźć tych najemców, więc może to będą trochę większe koszty w pierwszym miesiącu, ale jak już wynajmiesz te wszystkie pokoje, to twoje koszty powinny naprawdę zejść, myślę, że do okolic 1000, pewnie nawet poniżej, gdzie ty masz tą swobodę i decydujesz o tym, z kim mieszkasz. No ja z kolei pierwszy, może powiedzieć, rok, znaczy nie rok, tylko w zasadzie do jakoś do 18-19 roku życia mieszkałem z rodzicami, tak się wychowywałem w Warszawie. Natomiast mieszkanie, które kupiłem dla siebie, czyli to na wynajem, ono było za taką kwotę nisko kupioną i tak dobrze poszedł tam wynajem, że za pieniądze z wynajęcia tego mieszkania wynająłem inną nieruchomość. Także to też jest argument, który gdzieś tam przemawia. Fakt, że wtedy to był 2014 rok, więc ceny nieruchomości były zupełnie inne niż dzisiaj, też podaję jako przykład, że potrafiłem wykorzystać tamte czasy. Dzisiaj są inne możliwości. Dobra, idziemy dalej. Nie zgadzam się właściwie z większością rzeczy, które powiedzieliście. Oczywiście masz do tego prawo. Tutaj absolutnie nikogo nie wyśmiewamy. Pamiętajcie, proszę, no każdy ma prawo do swojego zdania, tak? Każdy jest zbiorem doświadczeń, przeżyć i tak dalej, także rozumiemy. Według mnie, cytuję dalej, według mnie nie ma sensu brać kredytu większego o 200 czy 300 tysięcy na dodatkowe pokoje, jeżeli ich nie potrzebujemy w danym momencie. Krzysiek? Zgadzamy się z tym i dokładnie o tym mówiliśmy w filmie, więc tak. Wydaje mi się, że tutaj mamy po prostu podobne zdanie i też uważamy, że w momencie, kiedy kupujemy mieszkanie dla siebie, to nie powinniśmy tego przewymiarowywać. To dokładnie był jeden z punktów, który omawialiśmy w tym filmie. Natomiast jeśli kupujemy mieszkanie inwestycyjne, to już jest inna historia, no bo to wtedy kupujemy pod warunkiem, że to się nam będzie zwracało, a do tego jeszcze wrócimy później. Tak, więc powiedziałeś, że nie zgadzasz się właściwie z większością rzeczy, czyli to jest właśnie ta rzecz, z którą się zgadzasz, rozumiemy. Cytuję dalej. W moim przypadku kredyt zabija moją przedsiębiorczość i chęć inwestowania w firmę. Dopiero po spłacie kredytu znowu zacząłem z lekkością obracać gotówką. No, oczywiście. No, do tego się też ja mogę tutaj ustosunkować. Każdy jest inny, nie? Każdy jest inny. I to, jak niektóre osoby, jakie mają podejście do kredytu, jest czymś, z czym my nie możemy dyskutować. Jeżeli ktoś powie, że dla niego kredyt jest pętlą na szyi i on się z tym źle czuje, to nasze filmy nie są dla tej osoby. I to nie znaczy, że to jest coś złego. Po prostu ta osoba ma inne podejście i ona w pierwszej kolejności będzie zbierała pieniądze, żeby kupić dla siebie, żeby ten kredyt był maksymalnie niski, żeby właśnie nie było tutaj tej pętli właśnie na szyi, o której powiedziałem. I takie coś jest okej. Natomiast dla tych innych osób, które nie mają takiego podejścia do kredytu, które korzystają z tego kredytu w sposób mądry, czyli to nie jest kredyt konsumpcyjny, tylko to jest kredyt inwestycyjny, bo to jest bardzo duża różnica, bo my też jesteśmy przeciwnikami z Ronaldem kredytów konsumpcyjnych. Nigdy nie kupuje się na kredyt wakacji, czy jakichś innych takich samochodów, rzeczy. Zabawek. Tak, zabawek, które w tym momencie nam nie generują dochodu. Kredyt służy temu, żeby powiększać nasz majątek. I tutaj się jakby całkowicie rozumiemy to, że są takie osoby i zgadzamy się. Szanujemy, tak, po prostu absolutnie. Szanujemy. Rozumiemy, ktoś ma inne podejście, my mamy inne. Akurat my mamy też, my lubimy wykorzystywać kredyt, ale znowu to nie znaczy, że to jest jedyne słuszne podejście. Więcej dalej kontynuuję. Według mnie, gdy ktoś jest młody i chce kupić mieszkanie, to rozwiązania są dwa. Albo kupić małe mieszkanie, które w przyszłości z łatwością wynajmiemy, albo mieszkanie 3-4 pokojowe, w którym będziemy mogli podnająć pokoje w celu dodatkowego dochodu i szybszej spłaty kredytu. I przy Twoim podejściu to drugie się absolutnie tutaj zgadza, żeby kupić mieszkanie, czyli to jest jakby jeszcze trzeci aspekt, o którym my nie mówiliśmy. My w filmie poruszyliśmy, że albo kupujemy mieszkanie i po prostu całe wynajmujemy, żeby mieć zdolność,
Natomiast Podobnie zdolność. dokładnie, zdolność, albo kupujemy to mieszkanie dla siebie, ale wtedy otwarcie mówimy, że to jest najgorsza możliwa inwestycja, bo to tak naprawdę nie jest inwestycja. Natomiast ty jeszcze znalazłeś trzeci sposób, czyli kupujemy mieszkanie dla siebie i je podnajmujemy. Część pokoi, tak. Dokładnie, część pokoi podnajmujemy, żeby je szybciej spłacić. I to też jest oczywiście jeden ze sposobów. To nie sprawi, że tak szybko odzyskasz zdolność, ale na pewno ci ją poprawi. Więc może nie w perspektywie roku, dwóch nie będziesz w stanie kupić tego nowego mieszkania, ale już po trzech, czterech, jak już te przychody będą coraz większe, to ty będziesz miał więcej oszczędzone, to wtedy będziesz mógł sobie na to pozwolić. Podejrzewam, że ten ostatni sposób będzie często używany w programie Bezpieczny Kredyt 2%. Myślę, że tak. Zdecydowanie. Okej, okay, ale wracając do normalnych kredytów, cytuję dalej. Przy kredycie na 9% większość osób się zajeżdża psychicznie i fizycznie, żeby go spłacić i co miesiąc trochę nadpłacić. Okej, okay, czyli wychodzi z tego taki obraz de facto, że no dzisiaj są kredyty drogie, nieruchomości są drogie, trzeba dużo kredytów wziąć, żeby kupić nieruchomość, więc no nie spina się to po prostu. Więc przejdźmy może na liczby i na liczbach porozmawiajmy. OK, otwieram arkusz kalkulacyjny, który dla Was przygotowaliśmy. Jest to arkusz kalkulacyjny zmodyfikowany troszeczkę specjalnie pod ten film. Jest to arkusz, z którego korzystaliśmy wielokrotnie, gdy omawialiśmy jakąś konkretną inwestycję z naszymi inwestorami nieruchomości, którzy z nami działali, którym szukaliśmy mieszkań na wynajem długoterminowy. Także ona idealnie się tutaj nadaje na potrzeby tego filmu. Trochę może powiększę ekran. Chwileczkę. W filmie. Więc pierwsza sprawa, no to dane podstawowe nieruchomości. Nasze założenia, że ktoś chce kupić swoje pierwsze mieszkanie dla siebie lub może jednak na wynajem, zakładają, że no szukamy mieszkania, które jest możliwie najlepsze pod kątem całej inwestycji, tak? Tak jest. Jak rozumiesz takie mieszkanie pod kątem ilości pokoi? Wiesz, o to mi chodzi bardziej. Tak. Żeby mieszkanie było dobre inwestycyjnie, no to tak naprawdę to, czy jest dobre, czy nie jest dobre, to Excel nam odpowie, czy jest dobre. No dokładnie. Bo kupując inwestycyjnie i należy... później doświadczenie też oczywiście. Tak, to należy po prostu takie mieszkania oceniać poprzez pryzmat tego, czy ono na siebie zarabia i jaki ma potencjał tego zarobku. W związku z tym my tutaj wprowadziliśmy pewne takie dane i to jest mieszkanie, które akurat jest kupione przez jednego z naszych klientów, który po prostu stwierdził, że chce inwestować razem z nami i to są dokładne te liczby, które ta osoba uzyskała na tej swojej inwestycji. Kilka miesięcy temu, dodajmy, tak? To nie jest temat przed 5 lat czy coś takiego. Tak, to jest jeszcze dokładnie w tym roku kupione mieszkanie. Dobrze, więc mamy tutaj mieszkanie, które jest na Mokotowie. To akurat dzielnica, którą bardzo dobrze znamy. Wiele nieruchomości tam kupiliśmy, wiemy, jakie tam są ceny najmu. Cena zakupu 684 tysiące, co jest wynikową 57 metrów razy 12 tysięcy za metr. Tysięcy z metra, dokładnie. Tak. Czyli rynek wtórny też trzeba mieć. Oczywiście. My tutaj zawsze mówimy o rynku wtórnym, więc w tym momencie takie mieszkania są jeszcze do znalezienia i tutaj może uprzedzając pewne komentarze, że no znajdźcie mi mieszkanie za 12 tysięcy za metr. Oczywiście to są mieszkania do remontu, które nie są w bardzo dobrym standardzie. One mogą być na stegnach, więc tutaj Mokotów jest dosyć szeroki. Mhm. Natomiast to są mieszkania, które się będą dobrze wynajmowały. Bardzo lubimy mieszkania, które są do kapitalnego remontu. Między innymi z tego powodu, że nie płacimy za czyjąś inwencję twórczą, wkład intelektualny dodatkowych pieniędzy, a ponadto, ponieważ bierzemy te pieniądze w kredycie, to możemy wziąć pieniądze na remont, żeby to dobrze powiedzieć prawnie, więcej, konkretną kwotę możemy wziąć na remont, a jeżeli się okaże, że zrobiliśmy ten remont za mniej, to albo te pieniądze zostają u nas na koncie, albo nadpłacamy na przykład część kredytu i mamy mniej go do oddania. Więc lepiej wziąć ruderę, jeżeli jest taka możliwość i po prostu no, daje nam to większe możliwości, tak, większe korzyści. Dokładnie. I tutaj mamy jeszcze dane inwestycji, czyli mamy koszty remontu. My policzyliśmy koszty remontu, wyceniliśmy obecnie na 1750 zł. Meble, AGD, podatek PCC, taksa notarialna, inne koszty, jeżeli się pojawiają tutaj suma kosztów. No i łączna kwota inwestycji to jest 867, czyli ta suma kosztów plus cena zakupu. Mówiłeś o ilości pokoi? Tak, to nie, tego jeszcze nie powiedziałem, ale faktycznie to jest tutaj dobry moment, ponieważ takie mieszkanie 57-metrowe to zazwyczaj przy zakupie powinno mieć 3 pokoje, natomiast po remoncie jest to wtedy pokoi 5. No i chodzi to o to, żeby tutaj mieć jak największy możliwy przychód z tego mieszkania. Dobra, idziemy dalej. Także w tym momencie wiecie już o jakiej nieruchomości,
co mieliśmy na myśli, gdy mówiliśmy o tym, że lepiej jest kupić coś dla siebie, gdy mówimy oczywiście o rynku warszawskim, no bo wiecie, w każdym mieście to wygląda po prostu inaczej. Dobra, przechodzimy do tematu przychodów i kosztów. Ja może zacznę od przychodu. Więc każdy pokój jest jednoosobowy, każdy pokój wynajmujemy osobno, nie wynajmujemy całego mieszkania, tylko pokoje osobno. I przychód wraz z mediami to jest 1750 zł. Dokładnie. To jest dużo, szczególnie z perspektywy, przeglądaliśmy ostatnio analizy gdzieś z 2016-2017 roku, tak. I tam optymistycznie wychodziło nam, że jedynkę jesteśmy w stanie wynająć za 900 zł. Tak, ale też to była trochę inna dzielnica. Też inna dzielnica. Tak. Więc dzisiaj 1750 z mediami. Dalej mamy temat media i koszty za osobę. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, ile po prostu taka osoba realnie jest w stanie tych kosztów typu prąd, UPC, czyli internet, tak naprawdę Play teraz, na osobę ponieść. Jakie to będą koszty w przybliżeniu miesięcznie? Ponieść, w sensie wygenerować też. Wygenerować, to tak, jest tak, to tak. Słowo. Tak. Czynsz administracyjny, spółdzielnia, wspólnota, wiecie, 1200 zł przy takim mieszkaniu w Warszawie, no tak to po prostu wygląda. Podatek dochodowy, tak, uwzględniliśmy go również w naszych obliczeniach. Mówimy tutaj o tym, że to osoba fizyczna wynajmuje tę nieruchomość dalej tym najemcom, więc ma tutaj, powiedzmy, możliwość skorzystania z podatku zryczałtowanego. 8,5% od przychodu, to będzie uwzględnione dalej w analizach, wiecie, ile zarobiliśmy, czy też straciliśmy, bo są i takie warianty jak najbardziej. No i dalej mamy, jeśli chodzi o tutaj część przychodową, no to mamy, znaczy kosztową jeszcze w tym momencie, no to mamy podnajem, ponieważ to mieszkanie miało propozycję, żeby pójść w podnajem dla tego przestego klienta, żeby firma, która... Może powiedzmy o trzech wariantach, tak? Mhm. Czyli wariant numer jeden, wiecie, ktoś bierze zakasa rękawy, jedzie na rynek i samemu wynajmuje to mieszkanie. Druga sprawa to jest, że daje to mieszkanie w podnajem, a trzecie daje komuś w zarządzanie. Tak? Dokładnie. Tak, i jeśli chodzi o podnajem, no to wtedy całe ryzyko jest po stronie firmy, która podnajmuje i wtedy ta firma płaci 6% od całości inwestycji. Jeśli chodzi o zarządzanie, to w przypadku pokoi często to jest około 20, nawet słyszałem, że to są czasami 22%, więc w tym momencie jest to przychód. To są 20% od całego przychodu razem z mediami. Ale to też będzie pokazane w dalszej tabelce dokładnie. Tak, tu chciałbym chodziło. Jeszcze podkreślić, że podnajem daje 6% przychodu z całej inwestycji dla właściciela, a zarządzanie te 20% to jest kosztem od przychodu z inwestycji. Tak? Także miejcie to na uwadze. To są dwie różne rzeczy, trzeba to doskonale rozumieć. Okej, okay, no mówiliśmy o tym, że jest kredyt, tak? Więc no, jakby nie było, okres kredytowania 30 lat to jest 360 miesięcy. Można wziąć maksymalnie 420 lat do 65 roku. 420 lat, tak? Dobrze, chciałbym taki kredyt, ci powiem. Jaka rata byłaby niska. Dokładnie. Ale to byłoby super. Ale kurczę, może ogląda nas ktoś z banku i wprowadzi taki kredyt. Albo jak w Anglii, że unlimited w ogóle, że nie ma. Spoko, tylko odsetki. Tylko odsetki przez całe życie. Super sprawa. Dobra, ale wróćmy do sedna. 30 lat to jest maksymalny okres, który przyjęliśmy do wartości, tutaj do wyliczeń. 420 miesięcy to 35 lat, to jest maksymalny okres, na jaki w ogóle możemy w Polsce wziąć kredyt mieszkaniowy. Także rata może być jeszcze niższa niż tutaj pokazana. Oprocentowanie w skali roku jest na dzień dzisiejszy 6,90 ustawione, to jest oprocentowanie stałe przez okres najbliższych 5 lat od uruchomienia, wiecie, to czasowo stałe, gdzie bierzemy pod uwagę, że wkład własny ten do kredytu wymagany przez bank jest trochę powyżej 10%, także no, ten możliwe najwyższe oprocentowanie dzisiaj jest tutaj uwzględnione przy kredycie ze stałym oprocentowaniem. Tak. Tutaj głos, dalej idziemy. Dalej mamy wkład własny w procentach. My zazwyczaj rekomendujemy, żeby taka osoba, która inwestuje w nieruchomości, miała absolutne minimum, to jest 20% całości inwestycji, natomiast też zachęcamy do tego, żeby to było trochę więcej, bo żeby też można było sfinansować różnego rodzaju dodatkowe koszty, takie jak PCC, więc tutaj to wszystko w tych 30% powinno się mieścić. No i przy takich wszystkich warunkach okazuje się, że mamy oficjalny końcowy wkład własny 251 tysięcy, kwota kredytu to jest 586 tysięcy, a nasza rata równa to jest 3861. I przechodzimy do tego, analizy jak to się spina. Dokładnie. Więc tu już mamy podsumowanie. Kwota inwestycji 837 tysięcy, całkowity wkład własny do wniesienia 251 tysięcy złotych. Pamiętajcie, nie mylcie wkładu własnego, który wymaga od nas bank, z wkładem własnym, który jest do wniesienia w inwestycje. Tak? To są dwie różne rzeczy. Ok.
Trzy warianty: wynajmuję samemu, oddaję w zarządzanie i podnajem. Przychód w obydwu wariantach, dwóch pierwszych może, tak, jest taki sam, bo wynajmujemy samemu, no to my dostajemy ten przychód na konto, oddajemy w zarządzanie, to my dostajemy ten wpływ na konto, ale jeżeli robimy podnajem, no to tutaj już tak to oczywiste nie jest, no bo my dajemy firmie zewnętrznej nasze mieszkanie i niech oni robią, wiecie, tam za ile wynajmą, to już ich sprawa, jeżeli wynajmą za mniej, no to tracą, jeżeli za więcej, to zyskują. My dostajemy konkretną kwotę co miesiąc i tutaj ustaliliśmy, że to jest wartość 6% tak jest. Od łącznej wartości inwestycji, a więc od 837 tysięcy złotych, no więc jest to 4188 zł miesięcznie, bo 6% jest rocznie, pamiętajcie, a my tutaj mamy wartość miesięczną, wspólny mianownik to co miesiąc. Koszty zarządzania, jeżeli robimy to samemu, zero. Jeżeli robimy to przez podnajem, to też zero, bo to ta firma zewnętrzna ma. Natomiast jeżeli robimy to przez firmę, która zarządza, no to ona pobiera te 20% od przychodu, więc w naszym przypadku jest to miesięcznie 1750 zł. Dalej, no cóż, prosta sprawa, czynsz administracyjny, media. W dwóch pierwszych wariantach są po naszej stronie, no podnajem znowu, no to firma, wiecie, bierze, nas to nie interesuje, niech oni płacą ten czynsz administracyjny, te media i tak dalej, my mamy co miesiąc dostawać w tym przypadku 6% na konto. Ok, podatek dochodowy liczony od przychodu. Dokładnie. 8,5%, prosty wzór, przychód razy 8,5% to daje nam wartość w dwóch pierwszych wariantach 744 tysiące, a w ostatnim wariancie z podnajmem 356, no mniejszy podatek, no bo mniejszy przychód. Miesięczna rata kredytu jest wszędzie taka sama, wspominaliśmy 3861 zł co miesiąc. No i mamy dochód netto. Krzysiek, opowiedz coś o tym. Tak, dochód, miesięczny dochód netto, no to jest to, co nam zostaje po opłaceniu wszystkich kosztów, podatków i wszystkich opłat. Więc jeśli taka osoba chciałaby tym mieszkaniem się zajmować samodzielnie, czyli mamy ten pierwszy wariant, no to mamy te przychody, minus tutaj koszty, które się pojawiają, minus podatek, minus miesięczna rata i po tym wszystkim powinno nam zostawać 2345 zł. Natomiast jeśli taka osoba stwierdziłaby, że jednak nie chce się tym zajmować, bo nie ma czasu i chce po prostu, żeby oddać to wszystko firmie zarządzającej, no to wtedy taki miesięczny dochód netto, czyli już po tym opodatkowaniu, to jest 595 zł. W przypadku podnajmu jest to minus 29 zł i faktycznie w tym momencie przy obecnych warunkach rynkowych, kiedy mamy wysokie raty kredytowe, bo jest to bardzo, w tym momencie jesteśmy w bardzo wysokim miejscu, jeśli chodzi o raty kredytowe i stopy procentowe, choć jest już tutaj tendencja spadkowa, to nadal musimy lekko do tego interesu dokładać miesięcznie. Więc mamy miesięczny dochód na tym poziomie. Jeśli chodzi o roczny dochód, no to jest to niżej, czyli to jest powyższy razy po prostu 12. I dalej mamy w tym momencie dochód przez 5 lat. Dlaczego przez 5 lat? Ponieważ w tym momencie takie kredyty na stałą stopę procentową można brać na 5 lat, więc jeżeli tutaj zakładamy taką stopę procentową, taką ratę kredytu, no to liczymy, ile w tym okresie spłacimy. Aczkolwiek tutaj jest taka, można powiedzieć, gwiazdka, ponieważ jeśli by się okazało, że wzięliście kredyt na stałą stopę procentową, która jest, nie wiem, na poziomie 8% i teraz po obniżkach stóp procentowych te oferty banku się poprawią, do ilu mogą zejść? Do 6? Znaczy w tej chwili to będzie w okolicach 6,2%, okay. Także jest to znacząca różnica. Przy moim kredycie 880 tysięcy złotych, rata w dół schodzi mi do około 1200 zł miesięcznie. Z 6,5 na powiedzmy 5300. To jest znacząca różnica. Tak, więc mimo że tutaj zakładamy okres pięcioletni, to tak naprawdę jest ta gwiazdka w postaci takiej, że jeżeli w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech te stopy się bardzo mocno obniżą, czyli ta inflacja też spadnie, co ma w tym momencie miejsce, to będzie oznaczało, że oferty banków na stałe oprocentowanie też się obniżą, a okazuje się, że o ile nie można refinansować kredytu ze stałej stopy na zmienną, to można refinansować ze stałej na stałą. Więc jeżeli mamy w jednym banku... I ze zmiennej na stałą też. No. Oczywiście. I więc jeżeli mamy tutaj stałą zrobioną na 8%, a nagle się okaże, że nagle po roku, półtora okaże się, że ta oferta banków jest w tym momencie na 6%,
no to możemy pójść do banku i po prostu taki kredyt zrefinansować. Tu jeszcze warto podkreślić, że ktoś może powiedzieć, ale jak inflacja nie będzie spadać, tylko będzie rosnąć, więc no my w tym przypadku jesteśmy też, to jest nawet dobry scenariusz, jeżeli mamy to mieszkanie na wynajem w kredycie, no bo stałe oprocentowanie gwarantuje nam, że przez 5 lat rata się nie zwiększy, a jeżeli będzie inflacja znacząca, wiecie, tam nie 1-2% w skali roku, tylko znowu naście, może kilkadziesiąt, w co wątpię zdecydowanie, no to czynsze najmu też pójdą do góry, tak? Więc to nie jest zła sytuacja, patrząc tylko i wyłącznie z perspektywy tego konkretnego mieszkania i tej konkretnej nieruchomości. No więc dalej. Mamy roczny dochód netto, potem mamy dochód przez 5 lat, ale też oprócz tego, że my przez te 5 lat otrzymujemy te pieniądze lub akurat w przypadku podnajmu teraz dodajemy, musimy dokładać przez te 5 lat 1769 zł, to w ciągu tych 5 lat my cały czas spłacaliśmy ratę kredytu. A jeżeli spłacamy ratę kredytu, no to wszyscy wiemy, że jest tam część kapitałowa i część odsetkowa. Odsetkowa, zysk banku, wiadomo, zapominamy, ale część kapitałowa to każda taka spłata powiększa nasz majątek, ponieważ mamy mniejsze obciążenie do banku, więc takie coś też należy uznać jako nasz zysk w tym okresie. Więc my tutaj też przez ten 5 lat policzyliśmy, ile takiego kapitału będzie i też tutaj bardzo ważne jest, żeby to powiedzieć, przy obecnym oprocentowaniu, które my mamy w pliku, możesz tutaj podjechać wyżej, Ronald, i pokazać, że jest to 6,9%, to mamy w tym momencie ten spłacony kapitał to jest około 35 tysięcy złotych. Natomiast jeśli to oprocentowanie spadnie do 5, to możesz kliknąć. To jest 147, także tak. Różnica jest 13 tysięcy blisko. Tak, więc tutaj każda obniżka stóp procentowych, każde refinansowanie kredytu na niższych warunkach sprawi, że my będziemy więcej zarabiać. Myślę, że w perspektywie... Wracam do tych 6,6, które było. Właśnie chciałem Ci nawet zaproponować, żeby w perspektywie 5 lat średnie w oprocentowanie kredytu wydaje mi się, że powinno dojść do 5-5,5%, więc możemy tutaj wpisać... Dobra, ale trzeba rozumieć, że okej, załóżmy tak, wiecie, dzisiaj bierzecie kredyt na 6,6% i macie zerowe koszty wejścia, nie macie żadnej prowizji od uruchomienia i nie macie prowizji od zamknięcia tego kredytu, czyli wcześniejszej spłaty. I jeżeli się pojawi oferta na 5, to my przenosimy ten kredyt na 5, rozumiecie, tak? I w nowym banku też nie mamy kosztów wejścia i wyjścia, więc jak będzie trzeba przenieść znowu, to tak trzeba lawirować się tym wszystkim. Tak, oczywiście trzeba mieć zdolność kredytową, tak bardzo jest ona ważna, o tym wspominaliśmy już. Tak. Dobra, wracam do 5, tak? No myślę, że 5 na perspektywie 5 lat i będzie do osiągnięcia. 5%. Dobrze, jesteśmy na 5. Jesteśmy na 5, więc możemy zejść niżej, więc mamy zysk, który jest skumulowany i ten zysk to jest ten nasz dochód, który mamy plus ten spłacony kapitał. No i w przypadku, jeżeli wynajmujemy i zarządzamy tą nieruchomością samodzielnie, no to widzimy, że ten zysk jest największy i jeśli chodzi o zarządzanie, no to jest on odpowiednio mniejszy i jeśli chodzi o podnajem, też jest on troszeczkę mniejszy. I też wyliczyliśmy tutaj ROE. ROE, czyli to jest Return on Equity, czyli to jest stopa zwrotu z naszego kapitału. Ponieważ to jest coś, co jest bardzo ważne dla inwestorów, no bo tak naprawdę często inwestorzy oceniają to, czy inwestycja jest dobra poprzez to, ile oni muszą zaangażować tego kapitału i jaki zwrot z tego kapitału będą mieli. Dokładnie. Więc w tym momencie my też to wyliczyliśmy i w przypadku zarządzania samodzielnemu, jak samemu tym zarządzamy, to jest 18,4%. W przypadku, kiedy oddajemy to zarządzanie, to jest to ponad 10% i w przypadku podnajmu jest to też ponad 7%. Także takie... Tu się zatrzymam na moment, bo ktoś, wiecie, może powiedzieć, że ale kurczę, jak do tego możecie podejść, skoro inflacja jest w okolicach tam 8 dzisiaj oficjalnie, pewnie trochę wyższa realnie, chociaż no nie będę się wypowiadał, bo się tak bardzo nie znam, nie mam tego koszyka inflacyjnego, więc bazujmy na oficjalnej. Tak, zaokrąglimy do 8%, tak? Czyli mamy nasze pieniądze, które zainwestowaliśmy, te w tym przypadku jest to 250 tysięcy, one jest oprocentowane średniorocznie na 18% w skali roku, bez względu na to, czy inflacja jest 8, czy jest 1, czy tam 2, 3 i tak dalej, bo ona wygląda na to, że będzie coraz niższa rok do roku, to one są zainwestowane na 18%. I ktoś może powiedzieć, no ale jak? Przecież kredyt swoje też kosztuje. No to zobaczcie, kredyt jest oprocentowany w tym momencie na poziomie, tam ustaliliśmy średnio 5%, a dzisiaj w okolicach 6,6%, a inflacji mamy 8%. Więc tutaj
no zyskujemy na tym. To jest ujemne, realne oprocentowanie, pod warunkiem oczywiście, że nasze dochody będą się zwiększać, a my mamy umowę z najemcami, że są indeksowane co roku, czy tam co umówiony okres, czy co umówiony tam czas, o wskaźnik inflacji, prawda? Więc są odporne na inflację. Więc no, nie ma już argumentu, że kredyt jest na ujemnej stopie, no, ale nasze dochody nie rosną. No, rosną tutaj. Tak, dokładnie. No i też tutaj należy, my akurat tego tutaj nie pokazujemy, ale w przypadku, kiedy taka osoba inwestuje w nieruchomości, no to jest ocena czystego przepływu pieniężnego, czyli czystego cash flow. My tutaj w ogóle nie uwzględniamy tego, ile ta nieruchomość będzie warta po 5 latach, a zakładam, że średniorocznie taka nieruchomość, która jest wyremontowana i która generuje odpowiednie dochody, powinna te minimum 5, a pewnie no średnie, pewnie teraz mówią, że bardziej, że nieruchomości rosną o około 10% rocznie, ale nawet gdybyśmy założyli 5% rocznie, no to tutaj ta stopa zwrotu nasza jest jeszcze dużo, dużo wyższa. Nawet jeżeli by rosło, powiedzmy, o wartość inflacji, tak? No dzisiaj jest wysoka inflacja, więc tak, jak powiemy, że wartość inflacji to jest aż w okolicach 10%, no to nasz kredyt już nie rośnie. On tak, jest wzięty po dzisiejszej wartości pieniądza, a ceny nieruchomości drożeją, także zyskujemy na wynajmie co miesiąc. Jak widzicie, to się spina. Pewnie jeżeli ktoś by to robił od zera samemu, to popełniłby błędy i no pewnie by zarobił coś pomiędzy tym, jak oddaje w zarządzanie, a tym, jak robi to samemu. Z czasem by się nauczył, byłby coraz lepszy, trzeba mieć to na uwadze. Tak, więc coś pomiędzy by zarobił, więc dochód na wynajmie, dochód na tym, że ujemne jest oprocentowanie kredytu i dochód, może nie dochód, ale zysk, o to jest bardziej to słowo, na tym, że ceny nieruchomości w tym momencie cały czas jeszcze rosną i perspektywy wzrostu są dalej znaczące. No tak, tak to wygląda na ten moment, tak? Więc mimo, że czasy zgodnie z tym komentarzem się zmieniły i faktycznie my większość transakcji, które przeprowadzaliśmy, odbywała się kilka lat temu, to przy obecnych warunkach rynkowych takie transakcje są do zrobienia, takie transakcje robimy, więc w tym momencie, jeżeli ktoś chciałby to zobaczyć, jak to by wyglądało na konkretnej ofercie, zgłoście się do nas, zaproponujemy Wam jedno, dwa mieszkania do oceny i wtedy, jeżeli takie mieszkanie spełni Wasze oczekiwania, no to wtedy pomożemy Wam przez ten cały proces przejść. A też dziękujemy nie tylko osobie, która napisała komentarz, ale też wszystkim osobom, które ten komentarz polubiły, bo to właśnie dzięki temu, że tak dużo lajków ten komentarz zebrał, stwierdziliśmy, że odpowiemy i pokażemy, jak to wygląda z naszej perspektywy. Dokładnie tak. Ja jeszcze tylko chciałbym dopowiedzieć, że kluczem w tym wszystkim, jak widzicie, jest zrozumienie tego, co się dzieje na rynku. Tak? No, my nie moglibyśmy mówić o tym, że wynajmiemy pokój za 1750, jeżeli tego nie robilibyśmy i nie robimy dalej. Tak? To jest jakby, to jest klucz. Druga sprawa to jest to, że dana nieruchomość musi spełniać nasze kryteria. Lokalizacja, ale też cena, układ pomieszczeń. Tego wszystkiego nie dowiecie się, przyglądając ofertę na OLX-ie. To trzeba już mieć, albo dowiedzieć się od kogoś, albo mieć wypracowane poprzez doświadczenia. Więc zmierzam do tego, że w zasadzie, jeżeli ktoś by tak działał po prostu, jak kurczak by z głowy ruszyłby na rynek, to pewnie by kupił te przysłowiowe właśnie mieszkanie dwupokojowe bez garażu gdzieś tam i wynajmował tak, jak stoi, tak, z jakimiś do kapitalnego remontu i tak dalej. Wtedy takich wartości, takich liczb na po pewno prostu się nie da. Nie ma i jeżeli ktoś bazuje na takim doświadczeniu, no to nie ma co się dziwić też. Nie mówię oczywiście, że autor tego komentarza tak miał, tylko po prostu wiele osób nie jest, wiecie, w tych 25% najlepszych osób, które najlepiej wynajmują nieruchomości. Tak to wygląda. Także jeżeli chcesz w nich być, korzystaj z osób, które mają doświadczenie albo nabądź je samemu. Zapraszamy do kontaktu. Link do nas, do konsultacji znajduje się w opisie pod filmem. My czekamy na Wasze komentarze. Myślę, że na pewno będą to merytoryczne, no bo daliśmy Wam wiedzę, daliśmy Wam konkretne liczby, także zapraszamy do dyskusji. Jeżeli macie sugestie co do kolejnych filmów, kolejny film na kanale najprawdopodobniej to będzie 7 najważniejszych błędów, jakie popełniają inwestorzy w nieruchomości, zarówno ci, którzy dopiero zaczynają, jak i ci, którzy wpadli w rutynę. Także zapraszamy. W tym odcinku to jest wszystko. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.